siema, siema, witajcie, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Kolejny Manga Bzik. Dzisiaj będzie trochę na poważnie, dzisiaj będzie trochę z klasyką, dzisiaj będzie trochę z kulturą, ale jednak zanim zaczniemy, ja mam pytanie do mojego tutaj przyjaciela Łukasza. Łukasz, pamiętasz, jak byłeś plemnikiem? To jest jedno z tych trudnych pytań. To jest bardzo proste pytanie. Umknęło mi to chyba, wiesz? To była ta chwila, kiedy mi to umknęło. Byłeś jednym z 500 milionów plemniczków, którym udało się. Dziękuję ci, że mnie tak zażyłeś na początek, aż mnie po prostu zatkało. Posłuchajcie, nasi drodzy, dzisiaj pochylimy się nad wiekopomnym dziełem Osamu Tezuki pod tytułem Pieśń Apolla. Jest to dzieło tak wielkie, tak poruszające i tak ważkie, że po lekturze człowiek zadaje sobie pytania natury najpoważniejszej. Tak, po ile ryby, kiedy będzie znowu ładna pogoda, albo po co założyłem trampki. Będę pilnował Łukasza, ponieważ mamy tutaj do czynienia, z góry mówię, z dziełem wybitnym, któremu warto samemu przeczytać i samemu się z nim zapoznać. Tak więc no spoilers. Sorry. To jest historia zdecydowanie dla dojrzałego, wyrobionego i szukającego czegoś więcej. Z wysublimowanym, tak, gustem odbiorcy. Ciężkie słowo. Na pewno nie jest to historia lekka, na pewno nie jest to historia banalna. Ale wciąga. Wciąga jak diabli. Jest to historia tak wielowymiarowa i wielowątkowa, że no naprawdę chylimy czoła. Dlaczego o Tezuce mówi się, że był to bóg mangi? O samu Tezuka jest to bóg mangi. Bez niego nie mielibyście ani Naruto, bez niego ani nie mielibyście Bleacha, ani nie mielibyście tych wszystkich tytułów, którymi gardzę i nie lubię. Sorry, że to mówię tutaj przed kamerą, ale no taka jest prawda. To jest człowiek, który no, zapoczątkował ten cały boom, który tak kochacie i uwielbiacie. To jest człowiek, który wziął z Disneya to, co najlepsze i przerobił na dzieła sztuki. To jest manga narysowana bardzo, bardzo dawno temu. Zapewne większość z was jeszcze nawet nie była planowana na tym świecie. Samo Tezuką jest troszeczkę tak jak z Ferdydurka, gdzie czytamy, że wielkim poetą był. Tutaj parafrazując, wielkim pisarzem mangaką. I artystą mangaką był. Każdy z nas, czytając Pieśń Apolla, może sobie odpowiedzieć, czy się z tym zgadza i jaki wpływ na niego wywarła ta manga. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że wydawca JPF, brawa dla was chłopaki, czytałem ją dwa albo trzy razy, bo po każdej kolejnej lekturze miałem wrażenie, że rozumiem i wiem mniej. Historia, gdzie fabuła tak jakby idzie jednym wątkiem, a zupełnie gdzieś indziej są kwestie najistotniejsze. Bohater jest wielowątkowy, tak naprawdę widzimy zmiany. Tak, widzimy jego i to naprawdę duże zmiany, a dodatkowo jego zachowanie powoduje, że raz jest on nam raz jesteśmy przychylni jemu, raz nim gardzimy, a czasami w tym momencie mu dopingujemy, a czasami wręcz przeciwnie, chcemy, żeby poległ. Shugo zdecydowanie należał do tych dzieciaków, które miały trudno, jak były małe, a nawet bardzo trudno. Jego mama niespecjalnie mogła poświęcić mu wiele czasu z racji zawodu, który wykonywała. Nie chciała nawet zacząć. Kwestia jego ojca pozostaje otwarta, gdyż nikt nie dowiedział się, kto nim był. To spowodowało, że Shugo ma bardzo dużą awersję do związków i ogólnie okazywania uczuć. Ta awersja u niego zaszła tak daleko, iż nie tylko irytują go przedstawiciele gatunku Homo sapiens, którzy sobie okazują jakąś czułość, ale także wszystkie inne istoty. Trafia pod do zakładu dla obłąkanych, gdzie otrzymuje fachową opiekę. I absolutnie tutaj już nic wam więcej nie powiemy. To, co mi się bardzo podoba, to spojrzenie na medycynę w latach 70., 60., gdzie tutaj praktycznie, jeśli chodzi o leczenie umysłowe, prawda, pacjentów, to wszystko w jakimś tam stopniu raczkowało, zaczęło się rozwijać, więc jedynymi popularnymi metodami były elektrostrząsy, hipnoza, prawda? Więc tutaj tak naprawdę możemy przyjrzeć się tym niuansom, prawda, z czasów przeszłych.
Dodatkowo losy głównego bohatera, które toczą się po momencie zamknięcia go w zakładzie dla psychicznie chorych, są naprawdę nieprawdopodobne. I teraz nasuwa mi się bardzo istotna myśl. Mianowicie, czy Osamu Tezuka tak naprawdę chciał opowiedzieć zwykłą historię, czy wręcz przeciwnie, chciał nam pokazać, co może się dziać w głowie każdego z nas. Podstawowe pytania egzystencjalne zostały postawione w tym dziele, w tym arcydziele. No. I każdy z nas próbuje je sobie jakoś na nie odpowiedzieć. Każdy inne pytania sobie zada po tym, według mnie. Wiesz, po tej mandze każdy będzie miał inne pytania w głowie. To jest manga, która działa indywidualnie na odbiorcę. Tak, to tak, jest, tak. To jest super. Co dla mnie ciekawe, gdyż jestem z wykształcenia historykiem, to fakt, iż to dzieło powstało ponad 40 lat temu. Jest to tak ponadczasowa historia, na czasie historia, że zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz mogliśmy ją zobaczyć, no ale z drugiej strony, na polskim rynku, w naszym wspaniałym języku, ale z drugiej strony, no cieszymy się, że w ogóle mogliśmy ją zobaczyć. Tak, naprawdę, JPF, brawa dla was. Zmierzam do tego, że już na początku lat 2000 inne wydawnictwo próbowało w Polsce zaprezentować czytelnikom inne wiekopomne dzieło Tezuki w takiej śmiesznej gazecie Manga Mix. Nie powiem wam, jakie dzieło, wygooglujcie sobie i zobaczcie. No niestety próba ta skończyła się fiaskiem. Mega porażką, fiaskiem i... Piękne wydanie. Łukasz, musimy o tym powiedzieć. Wydanie jest naprawdę nieprawdopodobne. Okładka zrobiła na mnie potężne wrażenie. Mamy tylko i wyłącznie zarys głównego bohatera, który jakby brnął do przodu przez życie, prawda? Jakby zmęczony tymi wszystkimi porażkami, a jednak idzie przed siebie. I dodatkowo, no, kolorystyka, no, wszystko jest tak eleganckie. Tutaj sama okładka pokazuje, że mamy do czynienia z dziełem z najwyższej półki. W porównaniu z edycjami innych krajów, tak myślę sobie, widziałem ostatnio edycję amerykańską, nasza prezentuje się bardzo dobrze, kreska, wiecie, nam ta kreska bardzo się podoba, zgodzi się chyba. Tak, jestem za. Jest to Osamu Tezuka, także nie spodziewajcie się hiperrealistycznych kadrów. Jest to już Tezuka wyrobiony, nie jest to, powiedziałbym, taki tak początkowy, którego możecie kojarzyć z jego innych dzieł, gdzie jeszcze ta jego kreska ewoluowała. Tutaj już odnalazł swój styl, tutaj już można widzieć ten jego geniusz w pełni, ale jak na dzisiejsze czasy i tak ta historia, no... jest rysowana inaczej niż do tego przywykliście. Ale kreska też robi wrażenie. Jeśli na przykład nie spodobają wam się postacie, spójrzcie na tła. Naprawdę, tła są narysowane bardzo profesjonalnie i widać, że mamy tutaj do czynienia z mangaką z najwyższej półki. Nie wiem jak ty, Przemku, ale ja czytając tę historię i myśląc o tym, co będę mógł tutaj zaprezentować i powiedzieć naszym odbiorcom, czułem się taki malutki, czułem, że po prostu podchodzę do wielkiego mistrza, do wielkiego dzieła. No. I co powiedzieć? Jeżeli szukacie mangi, bo po prostu macie fajny nastrój, chcielibyście zapoznać się, przeczytać jakąś historię taką poważniejszą, zastanówcie się dwa razy, ponieważ poza tym, że jest to wielowymiarowa i wielowątkowa historia, jest to również niezwykle smutna i przygnębiająca opowieść. Macie to przeczytać, nie słuchajcie Łukasza, macie i lecieć i kupić i przeczytać. Ja już nic więcej nie dodam, dodam tylko... Macie przeczytać. 5 na 5, 6 na 5, no po prostu... No ja dam 20 na 5, słuchajcie, wiecie, że ja zawsze obniżałem, jeśli chodzi o Łukasza, to... Nie da się tutaj zaniżyć skali, Łukasz. Tutaj mamy do czynienia z fenomenem po prostu. Z fenomenem, ja się już nie mogę doczekać drugiego tomu. Mam nadzieję, że wydadzą go w miarę szybko, ale sama manga liczy prawie 300 stron, więc myślę, że to będzie jedno z ekskluzywów. Pierwszy tom, to... Właśnie zaznaczył, że to jest pierwszy tom, słuchaj. Marsz do lokalnych księgarni, wspierajcie je i kupujcie. To jest wasza praca domowa na dzieło. Dzisiaj. Macie pójść, kupić i ją przeczytać. Kurde, odpytam ich wszystkich. Tak, tak. A na koniec zadamy wam takie zupełnie niebanalne pytanie, którego nigdy w szkole nie słyszeliście. Co autor miał na myśli? Chcielibyśmy, żebyście w komentarzach napisali, jak ta manga na was wpłynęła. Mianowicie piszcie, co się takiego zmieniło po jej przeczytaniu. Jesteśmy bardzo ciekawi. W ogóle dziękujemy tak samo za komentarze na YouTube i za nasze poprawianie nas. Trzymajcie się. Do następnego. Czekamy na wasze komentarze. No, jest bardzo dobrze. We'll be right back.